Tak sobie ostatnio pomyślałem, iż niewybaczalnym, a wręcz karygodnym jest to, jak do tej pory zaniedbywałem mą fantastyczną grupę widzów, będących fanami przede wszystkim konsol Microsoftu. I mam tutaj na myśli całą waszą czwórkę. Temu też w ramach przeprosin za taki stan rzeczy postanowiłem znaleźć jakąś mało znaną, zapomnianą perełkę ekskluzywną na któryś z tych systemów. Mogłem naturalnie sięgnąć po jakąś z ulubionych przeze mnie serii, takich jak Halo, Forza czy Halo, albo też Halo. Jednak po pierwsze byłoby to zbyt oklepane, a po drugie w końcu uważam się za krowego archeologa odkopującego zaginione artefakty ubiegłych generacji, którym też należy się nieco miłości. Przemierzyłem więc wzdłuż i wszerz mą obszerną bibliotekę gier w zielonych pudełkach. I udało mi się w końcu znaleźć coś, co na pierwszy rzut oka spełnia wszelkie wymagane do bycia hitem sprzed lat warunki. Znaczy to, że na okładce jest taka całkiem niczego sobie seksowna babeczka przywodząca na myśl bajonetę, a na odwrocie możemy poczytać o zagładzie ludzkości, demonach, złu, spluwach i magii. Znaczy się super gra akcji, w której strzelamy i ciskamy piorunami w hordy demonów. No po prostu super! Odkopawszy mą wspaniałą 360-kę, jako iż gra ta z jakiegoś powodu nie otrzymała kompatybilności z nowszymi sprzętami, pobiegłem do sklepu po paluszki do pada, bo widocznie technologia pozwalająca grać po normalnym kablu przekroczyła ówczesne możliwości korporacji Billego Gatesa. Cóż za wspaniała technologia! I tak sobie myślę, że to nawet zajebiście, bo w sumie biegać lubię, a przy okazji kupiłem sobie paczkę niemieckich żelek produkowanych dla Polaków, w tej samej cenie co niemieckie, tyle że z gorszym składem i smakiem. W każdym razie wracam do domu, odpalam Xboxa, odkrywam, iż dysk twardy przestał w nim działać, co naturalnie nie jest żadnym problemem, jako iż mam jeszcze całe 3 GB pamięci flash. Wkładam grę do napędu, odpalam normalny poziom trudności i... It's game over. Before you kill me. No, ja rozumiem, że to gra z 2006 roku, kiedy to konsole wciąż były nowe, a 360 nie miała nawet portu HDMI, ale to jest chyba najbrzydsza gra swojej generacji. Zwróćcie uwagę, iż jest tak cholernie paskudna, zarówno w kwestii modeli postaci, jak i otoczenia, skyboxów, filtrów i wszystkiego, że każdy obiekt wręcz wydaje się unosić nad ziemią. Nieważne, grafika to najmniej istotny aspekt każdej gry, tyle że płynność... jest już ważna, a build Stormonetta i tak marne jak na grę akcji 30 klatek na sekundę wyciąga tylko, gdy ludzkie oczy nie widzą telewizora. A tak to męczymy się w około 20 z częstymi spadkami poniżej, na bardziej otwartych poziomach. No, żeby nie było, w kanałach gra działa płynnie, ale to tak jakby wciąż brzydkie kanały, które możemy przemierzyć z w miarę sensowną responsywnością. Nie no, sorry. Jak to jest możliwe, że gra tworzona przez całe 2 lata, której przejście zajmuje niecałe 5 godzin na konsolę 7. generacji, wygląda gorzej niż gry na generację 6? Serio, ta sama ekipa, która stworzyła tą grę 2 lata wcześniej, wydała coś takiego na PlayStation 2. Zobaczcie, o ile lepiej się to prezentuje. O ile lepsze ma kolory, modele, ogólny obraz, tylko rozdzielczość niższa, co jest znacznie mniej adekwatne od tej całej reszty. Dobra, 1 punkt Bullet Witch dostaje za niezły model naszej wiedźmy, a drugi za fizykę. Wiele obiektów jest ruchomych i gdy przyzwiemy takie tornado, to będzie rozwalało niektóre budynki oraz wciągało pobliski złom oraz wrogów. Oczywiście otrzymujemy wówczas pokaz slajdów, ale też nie zawsze. Jakoś podczas poziomów leśnych, które wyglądają jak wczesna gra na PlayStation 2, płynność jest zachowana. Skoro już wyjechałem na starcie z wizualiami, to może przy okazji skomentuję audio. Audio jest kiepskie, łamane na takie se. Okej. Nasza wiedźma sprawia wrażenie wiecznie niezainteresowanej, a całej reszcie podkłada głos może z dwóch facetów na krzyż. Ja wiem, to by naprawdę nie było dla mnie problemem, gdyby cała reszta była na odpowiednim poziomie. Tymczasem muzyka jest ponownie taka se łamane na kiepska. Pomyślcie sobie, jaka muzyka pasowałaby do gry akcji, w której sterujemy hardkorową wiedźmą, eliminującą demony giweroróżdżką. Jeśli wasza odpowiedź brzmi metal, rock czy dobre techno, to zdaliście i możecie śmiało zgłaszać się pod dyplom gracza. Jeśli natomiast uważacie, iż smęty na pianinie, smętne wokale, smętna orkiestra i byle jakie pseudofilmowe tu są lepszym wyborem, to zapewne odpowiadacie za ścieżkę dźwiękową do Bullet Witch. Po takim wstępie można bezpiecznie założyć, iż już do samego końca będę jechał po tym badziewiu. Ale otóż nie! Pomimo ogólnego, uderzającego i bolesnego poczucia tandety oraz braku kreatywności, przejawiającego się nawet w postaci jedynego unikatowego żołdaka niosącego nam pomoc, wyglądającego jak każdy boleśnie sztampowy twardy koleś, którego widzieliśmy już jakieś 100 milionów razy w innych grach, nawet o tym nie pamiętając. Look, I know you're the one with the demonic. It's nice to meet you. Czekajcie, chyba się znowu pogubiłem. Miałem Bullet Witch za coś pochwalić. No co to? A, no tak, fabuła. Otóż tutaj uważajcie. Świat zaatakowały demony, doprowadzając ludzkość niemal do wymarcia. I to w sumie wszystko. Możecie tutaj zwrócić uwagę, że to najbardziej prymitywna fabuła, jaką da się wrzucić do gry, jeśli nie ma się zamiaru z tym zrobić czegoś więcej. No, to prawda, ale przynajmniej Bullet Witch nie spieprzył aż tak prostego konceptu, co biorąc pod uwagę całokształt tej produkcji, może zostać uznane nawet za zaletę. Dobra, już tak na poważnie. O ile z początku tej fortunnie krótkiej przygody byłem zniesmaczony dosłownie wszystkim, zarówno tym, co już wymieniłem, jak i żałośnie kiepskim SI wroga, który plącze się przeważnie bez ładu i składu, odwraca do nas plecami i ogólnie nie dorównuje opętanym Marines z Duma z 1993 roku, o tyle z czasem udało mi się wyłączyć mózg na tyle, by czerpać swego rodzaju katartyczną radochę. Zwłaszcza po odblokowaniu strzelboróżdżki, która pozwala zwyczajnie zdmuchiwać pomniejsze demony. A właśnie, system ulepszeń. Po każdym poziomie dostajemy garść punktów. Tym więcej, im lepiej nam poszło. Możemy za nie odblokować i ulepszać bronię, magię czy statystyki wiedźmy Alicji. Ja polecam czym prędzej odblokować właśnie śrutówkę, bo bez niej to po prostu ani rusz. Pocisków do każdej z giwer mamy nieograniczony zasób, to znaczy zużywamy określoną ilość punktów magii na kolejne przeładowania. Ten sam zasób wymagany jest do bardziej standardowych zaklęć takich jak fala uderzeniowa, piorun, tornado, czy wreszcie niepozorna statyczna tarcza, która niejednokrotnie uratuje nas przed webshotem snajpera. W ostateczności nasza Harry Potterka może kogoś po prostu pizgnąć różdżką przez łeb, ale po pierwsze naprawdę nie ma takiej potrzeby, a po drugie z czasem prujących ołowiem wrogów pojawia się tylu, iż atak frontalny może nie być najlepszym pomysłem. Zwłaszcza, iż skorzystano tutaj z innowacyjnego i kochanego przeze mnie systemu zdrowia, regenerującego się jedynie w chwili, gdy podsiemy kciuk za kartonem. Albo wrogowie postanowią nas przez chwilę nie trafiać. Znowu robię się negatywny. To niewybaczalne. Przecież ktoś mógł się na tej grze wychować i teraz uważają za coś najlepszego na całym świecie, a ja tutaj przychodzę ze swoimi brudnymi buciorami i bezczelnie niszczę jego uczucia. No, trudno. Jeśli jest coś, co Bullet Witch robi naprawdę dobrze, to zabawa magią. Wystarczy uderzyć w dwa kolejne guziory, by nie przerywając biegu cisnąć w grupę demonów pobliskim autem, a przyzywanie kolejnych trąb powietrznych i obserwowanie, jak miotają one wrogami oraz innymi ciężkimi przedmiotami, rozrzucając ich na wszelkie strony w chwili, gdy moc zaklęcia gaśnie, jest zwyczajnie fajne. Chociaż takie dwa małe ale. Każdy boss zawsze wymaga trzaśnięcia go piorunem, a każdy duży wróg również przeważnie pada od jednego nim trafienia. W dodatku obserwowanie co chwilę tej samej, niepotrzebnie długiej animacji zbytnio hamuje tempo akcji. Podczas jej trwania wrogowie, nawet jeśli stoją metr od nas, to nagle się zatrzymują i czekają, aż Alicja skończy się prężyć. Bez sensu. Użycie takiego zaklęcia powinno wiązać się z ryzykiem w chwili, gdy walniemy nim na pochybel, zamiast najpierw dobrać odpowiednią pozycję. Poziomy są przeważnie prymitywne, wręcz proste i ubogie. Z jednej strony wiecie, że uwielbiam biec sobie tak do przodu, strzelając nieustannie, ale z drugiej mam poczucie, iż czegoś tutaj brakuje. Niezbyt jestem w stanie wskazać palcem na to, czy to bieda graficzna, czy coś innego. Nawet nie każdy poziom jest taki, że się tak wyrażę, nienatchniony. Gdy trafimy do wiochy, to jest całkiem spoko. Dochodzi nieco wertykalności, umocnień i innych obiektów. Tak jakby ktoś się przyłożył, przemyślał kolejne starcia i scenariusze. Tutaj wybaczcie, ale naprawdę nie mam absolutnie nic więcej do powiedzenia w temacie tej gry. Mógłbym wprawdzie na siłę opowiadać o broniach, jakie tutaj mamy, czy o każdym wrogu z osobna, ale to cholernie bez sensu. Mogę co najwyżej dodać, że gra ta miewa cholernie irytujące skoki poziomu trudności, co w połączeniu z bardzo rzadkimi checkpointami może doprowadzić do tego, że w naszej konsoli zepsuje się coś więcej niż dysk twardy. Bullet Witch jest po prostu tragiczny. Nie mogę powiedzieć, że to jakaś kiepska, zła gra, bo mniej więcej wszystko w niej działa, a kolejne walki dostarczają na tyle frajdy, by usiedzieć przy niej do końca. Jest to po prostu gra tak cholernie średnia, pozbawiona kreatywności, robiona na odwal się i zwyczajnie cholernie brzydka, że nie uwierzyłbym, gdyby ktoś mi powiedział, iż odpowiada za nią ta sama ekipa, która stworzyła Ghost in the Shell na PlayStation 2. I proszę mi nie wyskakiwać z nieznajomością nowego sprzętu, ponieważ braki techniczne to akurat najmniejsza, choć wciąż poważna bolączka. A zresztą w tym samym roku na tę konsolę trafił Dead Rising. A poza tym nieznajomość sprzętu nie tłumaczy fatalnych filtrów obrazu oraz przede wszystkim braku kreatywności. Chociaż jak teraz o tym pomyślę, to 2006 ogólnie nie był jakiś powalający. No cóż, to następnym razem postaram się znaleźć coś lepszego z mało znanych gier na konsole zielonych. 99 Nights, z tego co pamiętam, był całkiem godny uwagi.